Dzień dobry ze studia ekologicznego. No, jakiego? Właśnie. Ekologicznego podoba się dla mnie z tej strony Kamil i... Nie Kamil. Dzisiaj bardzo temat ciekawy, może mało popularny, może nie zdobędziemy tym nie wiadomo ilu wyświetleń, lajków, subów. A może pobijemy wszystkie inne wyświetlenia, lajki i suby. Tak, bo to dla ponieważ dzieci. Większość z was, nas, będzie kiedyś rodzicem. I temat albo wasi znajomi, którzy nie znają się na rowerach, a wy z racji, że oglądacie nasz kanał, troszeczkę się znacie, będą was pytali, muszę kupić rower dziecięcy dla swojego dziecka. Jaki? I dzisiaj może nie skupimy się na tym, żeby omówić technicznie rowery, bo teraz większość producentów, których mamy w ofercie Giant Trek, Specialized, Unibike, Cannondale, WUM, produkują swoje rowery dziecięce na ramach aluminiowych, tak? Tak. Tak. Co jest najważniejsze dla dziecka? Mój syn obecnie ma prawie 6 lat, przechodził przez każdy etap roweru, ale to, na co patrzą rodzice, ja jako rodzic, ty jeszcze jesteś młodym kawalerem, więc nie zaznałeś tego, to patrzą przede wszystkim na dwie rzeczy, aby dobrać odpowiedni rozmiar. Na tej tablicy widzimy, jaki rozmiar kupić pod dany wzrost. Jaki powinien być. Teraz tak, biegówka, czyli tutaj w przypadku speca Hot Walk to jest tak prawie do 90 cm. Pomiędzy 90 a 100 mamy 12, zresztą wszyscy na tablicy widzicie. I to ta tablica sprawdza się. Ona się bardzo sprawdza. I niektórzy ludzie nie wierzą. Generalnie 16 powinna być dedykowana od 3 do 5 roku życia. Mniej więcej. I 6-letnie dziecko nie może jeździć 16, bo się nie mieści z kolanami. Tak. I jeżeli ktoś nie nauczył w czas jeżdżenia na rowerze swojego dziecka, to ma problem. To ma problem, bo rowerów jest dużo i jeżeli chcemy nie zrazić dzieci do jeżdżenia, to warto zabrać się do nauki jak najwcześniej. W przypadku mojego syna co się sprawdziło? On miał najpierw biegówkę, czyli nauczył się złapać równowagę, to jest bardzo dobra rzecz. Ewentualnie takim trikiem jest kupno roweru na kole 12 i odkręcenie kółek pedałów bocznych. I kółek bocznych, ale wtedy ten prześwit, ten rozstaw tutaj jest szerszy niż w dedykowanej biegówce. A ja nie lubię biegówek. Dlaczego? Bo potem niektóre dzieci się dają, nie wiedzą jak mają nogami. No, ale to wszystko... Kiedyś nie było biegówek. Wszystkiego idzie wyłączyć. No tak, ale kiedyś nie było telewizorów kolorowych. Samoloty nie latały, telefonów komórkowych z aparatami nie było. I tak uczyły się dzieci jeździć na rowerach. Tak, i chodziły do szkoły. No. To, na czym się dzisiaj skupimy, przede wszystkim to na wagach. Zrobimy wielki test rowerów, począwszy... Wielki test! Nieźle brzmi? Ja nie mogę. Filigranowa, test wielki. Wielki test to wiedzy. Program. Koło fortuny. Dobra, zaczynamy ważyć. W naszej ofercie dzisiaj znajdziecie w przypadku kół 16 Unibike'a Daisy. No Viking, Viking to chłopięcy, nie będzie troszeczkę mniej ważył, bo nie będzie miał koszyka Friendly. Ale ma chorągiewkę. Tak, Precaliber z Treka, Jet ze Speca i będziemy omawiać cenami, bo to też jest bardzo ciekawe. O, to poleciałeś za grubo. WUM 3 z WUMA, czyli z rowerów, które w teorii są jedne z droższych, ale najlepiej się sprzedają. I Giant Animator. No, WUM był jednym z dobra, droższych. Dobra, dawaj, odpalaj wagę, zaraz będziemy jest, wszystko tak ważyć. Naprawdę WUM jednym z droższych. Wagę, zaczniemy. Relację wagi do ceny pozostawiamy w ocenie wam. To jest rower jeszcze dedykowany na rok 2021. Daisy w tym roku podrożeje, będzie, jeśli dobrze pamiętam, kosztował tysiaka. Ale dobra, lecimy. Ja nie wiem, czy on w ogóle będzie. Zobaczymy. W cenniku nie widziałem. Pierwszy. 880. Bez kółek, on ma w zestawie kółka boczne. To dawaj, to lecimy dalej. Giant. 1349. Tak, i Giant też ma kółka boczne w zestawie, to trzeba tak, pamiętać. 1349. 8550, 8560. No, dobra, no niedużo. Jest lżejszy, teraz ale i portfel lżejszy. Teraz trzeci w kolejce, 1619, dobrze pamiętam? Tak. One są, generalnie są w trzech kolorach, treki, jest różowy, fioletowy i czarny. I też ma kółka boczne, które są przykręcane nie na śruby, a tak ręcznie, fajnie. O, schodzimy. Schodzimy kilogram w stosunku do prawie
do Unii. Równo 8 kilo, zabieraj. Teraz dajemy WUMA i teraz zobaczycie, dlaczego WUM ma... sprzedaje najwięcej rowerów dziecięcych. A do WUMA też można kółko opcjonalnie boczne dołożyć. No. 5520. 3 kilo różnicy. 3 kilo różnicy względem normalnego roweru. Gdzie i ma... 3? No względem unibajka. 3 kilo. I ma jeszcze fajne rozwiązania typu osłonki, żeby dzieci sobie nie poniszczyły rąk, klamki przygotowane dla dzieci. No to jest zupełnie tak. inna półka. Teraz ale teraz uwaga! Firma, dla której chyba sufit na głowę spadł, co po niektórym, jest to Specialized, one ma koło flip-flop. Tak? Kosztuje 2100 zł rower na kole 16. Ale waga dobra. No waga dobra, ale 6, to nadal... 6700 to jest 2 kilo prawie lżej niż unibike. To teraz spójrz, piękny kawaler. No ja wiem, 2100. Dobra, lecimy dalej, bo szkoda czasu. Skończyliśmy 16. No i co masz? I teraz uwaga, przystojni YouTube-widzowie i przystojne YouTube-widzki. Ten test będzie trochę niemiarodajny, ponieważ dwudziestki... A to w ogóle dwudziestka? Tak. Dwudziestki dzielą się na rowery z amortyzatorem i bez amortyzatora. Nasze zdanie jest jakie? Bez amortyzatora. Lepiej kupować bez amortyzatora, ale nie każdy ma, a z kolei też rodzice, niektórzy wolą, żeby był amortyzator, bo na nierównościach coś tam wybierze. Tak, prawda jest taka, że przy takiej wadze to średnio wybierze. Najtańszy rower polskiego producenta, model? Cross. Hexagon, uwaga, waży. O Jezu. Ile? 10,540. 949 zł. On jest cięższy. Drugi cenowo, i to jest w ogóle ciekawostka, drugi cenowo 1649. Tak, ale... będzie Giant. Ten cross waży tyle, co mój rower startowy. Tylko nie ten rozmiar. Tylko nie ten rozmiar, nie ta cena. Dobra, Giant jest z amortyzatorem. Waży, powiem wam, 10700... 10750. Gdzie sam amortyzator, to pewnie z 1,5 kilo do 2. No. I jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Polygon... Polygon Relic. Właśnie chcę, jak on jest być. Z amortyzatorem... O Jezu. Ale on ma stopkę. 1849, ale ma stopkę, a to zawsze 0,5 kilo. Jest na hamulcach tarczowych. 11700. No ale hamulce tarczowe, stopka, amortyzator swoje robi. Dobra, dawaj go na górę. Teraz będzie Trek. Trek generalnie występuje ten w dwóch wersjach, bo on występuje też w wersji bez przerzutek i bez amortyzatora. Ale to jest 20, ma błotniki. Strasznie szerokie opony, ma takie kartofle tu włożone. I powiem wam, ojej. 11170, 20. Dobra. Się... Teraz cenowo będzie chyba WUM. On około 2 chyba. No. Ale i teraz ciekawostka dla was. Ile kosztuje? I w przypadku kół 20 spec już jest dużo bardziej rozsądną ma ofertę, aniżeli... się okaże. WUM, bo spec kosztuje 2200 i jest tańszy od WUMA. A 16 była dużo droższa od WUMA. To ile to? Naprawdę? No. No dobra. I teraz uwaga. Jet 20 waży... No 8... 8 z kawałeczkiem. Niecałe 800. No, ale kosztuje 2200. Tak. A WUM jest droższy o 30 zł niecałe. I waży... Nadal mamy lżej 0,5 kilo. 7600. Czyli WUM znowu... Czyli wygrał. Czy to jest warte dla dziecka? Myślę, że tak. Jest, to jest bardzo ważne dla dzieci, bo teraz musicie pomyśleć o jeszcze jednej kwestii. To, że my mamy siłę jako dorośli i dla nas różnica kilo, to sobie poradzimy. To jest dużo. Ale nasze dzieci nie są tak silne, jak jesteśmy my silni, więc ten kilogram to jest naprawdę bardzo, bardzo mucho. Uj, mucho dinero! I przechodzimy do 24. Łez. Dobra. 20 jest dedykowana tak maksymalnie do 130 cm, a 130-145 mniej więcej są już dedykowane 24. Tak. Teraz mam 24, jest to cross. 24 w crossie waży 12700. Dobra, następny w kolejce będzie 2100 zł. Polygon Relic 24. I on znowu, hamulce tarczowe dla dzieci, amortyzatory, to wszystko nie do końca jest potrzebne, ale rodzice... Ile? 13100. Kyrie są te hamulce tarczowe, amortyzatory. To swoje waży. Ale znów trzeba wziąć pod uwagę, że on ma też grubą oponę, także duży balon. No to jest rower bardziej do jeżdżenia w teren i w lesie. Dobra, teraz w cenie 2000
399, zważymy Cannondale'a. On jest na sztywnym widelcu. Jest. 9660. Teraz zważymy troszeczkę droższego Treka. 2519. Ale Trek w zestawie ma butniki, co jest bardzo fajną opcją. I Trek waży 9900, powiedzmy. 9900, no. Dobra, i teraz tak. Kiedyś było tak, że wszyscy dorośli, nawet ten filigranowy zawodnik, jeździli na kole 26, a teraz 26 jest przeznaczone dla dzieci. Powyżej 1,40 m i one mają relatywnie małą ramę. Mało kto to produkuje, bo Trek WUM... Giant ma, ale to ma takie te juniory tam to na dole 26. Mało firma. Zważymy dwa modele. Bierz Treka. Hyc. To już tak naprawdę... I Trek na kole 26 waży 10,200. No a mój waży 2,599. Twój waży 2,599? Mój kosztuje 2,599 i jest tańszy od twojego. Ile twój ważył? Bije cię na głowę. No na głowę nie, ale jest lżejszy. 9,950. Ale ma butniki tamte, na ten nie. Ale jest i tak nadal lżejszy. Tak jest. Niestety nie mieliśmy, bo jeszcze to nie są takie czasy, gdy możemy zważyć każdy rower, jaki jest dostępny w katalogu, bo też pamiętajcie, YouTube'owie, że jeżeli rower jest w katalogu czy na stronie internetowej, to wcale nie oznacza, że on jest dostępny. Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżyliśmy Wam zakup, pomogliśmy trochę przy zakupie roweru dziecięcego. I co? Coś masz do dodania, przystojny kowalerzy? Tak, że trzeba jak najszybciej dziecko uczyć, bo potem przychodzi dziecko, którym wychodzi na 20 koło, a nie umie jeździć. I trochę niewygodnie się nie mieści, na 20 nie do każdej da się kółka boczne spasować i tam jest problem wtedy. Dobra, kończymy. Pamiętajcie, dzwonki, no. Lajki, subskrypcje ja i lajki. Lajki. Do zobaczenia, lajki. Hej!